relaks to tylko na Mazurach. Zresztą jak widać. Jeżeli nie macie pomysłu na wakacje, mam nadzieję, że wam podpowiemy. Wiele lat temu Agnieszka Osiecka odwiedziła nasz dworzec i nakręciła etiudę filmową 14-minutową. Ja z przyjemnością tu przyjeżdżam, bo jest woda bardzo czysta, cisza, spokój. Żeglowanie. Pływanie jak najbardziej. W gronie znajomych tutaj porty dookoła zwiedzamy. Mamy 3 odrestaurowane obiekty. Jest to laboratorium prochowe, stajnia z wozownią i warsztat zbrojmistrza. Duch Rynu i Zamku, czyli duch księżnej Anny, który podobno wieczorami krąży po zamku. Zamek ma swoją legendę. Mazury, cud natury. Kto nie był, to nie przyjedzie, to się sam przekona. Zakochałem się w tym roku w Mazurach. Niestety nasza dzisiejsza podróż dobiegła końca, ale to nie jest koniec piątki na wakacjach. Już za tydzień Daniel Bobrowski oraz Katarzyna Szczęsna zabiorą was w podróż po Sejnańszczyźnie, a także m.in. do Augustowa.